Popławski, mocno gol! Artur Popławski! Artur Popławski! Ale fenomenalna akcja popularnego Popiego! Za nami spotkanie rekordu z GI Ma Lepszy Artsoft Leśno. Spotkanie szczególne dla Artura Popławskiego. Mecz numer 300 w biało-zielonych barwach. Rozpocznę może nieco przewrotnie. Z tych 300, najgorsze jakie pamiętasz? Było parę. Na pewno kiedyś graliśmy tutaj o Mistrza Polski. Bodajże ostatni mecz o to, żebyśmy grali o Mistrza Polski. Z Gattą u siebie przegraliśmy 2-7. Pamiętam, że grałem wtedy przeciętnie, a nawet bym powiedział słabo. I to tak mi utkwiło bardzo w pamięci wtedy. 11 sezonów w Cygańskim Lesie. Przypuszczałeś tych 11 lat wstecz, że tyle czasu spędzisz w Bielsku Białej? No, przychodząc podpisałem kontrakt na jeden rok. Myślałem, że wiedziałem, że tutaj jest fajna infrastruktura, że idzie to w profesjonalizm. Przychodząc naprawdę 90% zawodników pracowało. Mieliśmy drużynę, może nie to, że przeciętną, no ale półamatorską. No i w pierwszym sezonie, pamiętam, zajęliśmy jakieś dalekie miejsca, ale wygraliśmy Puchar Polski. W finale pamiętam, że strzeliłem 2 bramki i to był dla mnie taki bodziec, że jednak zostaję w futsalu i chcę grać. Czego futsalowego i czego pozasportowego nauczyłeś się przez ten czas w Bielsku Białej? Pozasportowej cierpliwości, takie dużo, dużo pokory, bo czasami gdzieś tam głowę miałem w chmurach, zresztą tutaj też trener kadry stoi. Ja gdzieś tam kiedyś powiedzmy, że miałem może do niego żal, że nie mam powołania, nic, ale oswoiłem się z tym. Chłopaki robią dobrą robotę, trener robi dobrą robotę, kibicuję i mam nadzieję, że awansuję na Mistrzostwa Świata, to na pewno. A na boisku, że trzeba naprawdę ciężko pracować. Mój przykład, nawet z początku sezonu, kiedy gdzieś tam miałem kontuzję, ale też trener na mnie nie stawiał ostatni miesiąc. Naprawdę ciężko trenuję. Gdzieś tam wszystko, jak wchodzę na halę, to już tylko dla mnie się liczy rekord i gdzieś tam pozaboiskowe rzeczy zostawiam z tyłu, no i widać efekty. Ciężka praca popłaca, co widać w twoim wkładzie w trofea. 10 medali zdobytych przy twoim udziale, kilka super pucharów Polski. No warto pracować. No warto. Przychodząc tutaj kiedyś marzyłem sobie, żeby zdobyć jakikolwiek medal. Potem zdobywając Mistrzostwo Polski, człowiek gdzieś tam z przymrużeniem oka, bo wygraliśmy trochę defensywą, ten pies za Adama Krygera, potem 2 razy trzecie miejsce, no i potem ten złoty rekord, który tak naprawdę jest do dzisiaj, no 2 razy drugie miejsce, no jakbym przyszedł 10 lat temu i ktoś mi powiedział, że zdobędę wicemistrzostwo Polski, to bym wziął w ciemno. Teraz jesteśmy wicemistrzami, są playoffy, będziemy walczyć o to, żeby wrócić na tron. A ile meczów jeszcze możemy się spodziewać ligowych z udziałem Artura Popławskiego w biało-zielonych barwach? Nie wiem, no prezes jak mi wręczał, powiedział, że życzy mi jeszcze 300, no raczej to będzie nierealne. Zobaczymy, chyba żeby powiększyli ligę do, nie wiem, do 70 drużyn. Nie wiem, no, póki będę miał zdrowie, będę grał. Po sezonie mi się kończy kontrakt, na pewno usiądę z prezesem, zadecydujemy, ale ja nie czuję się jeszcze, żebym odstawał fizycznie, czy tam, nie wiem, czy sportowo w ekstraklasie. Dopóki będzie siła, dopóki będą chęci, jeżeli klub będzie chciał ze mną przedłużyć kontrakt, to ja go na pewno przedłużę. Dziękując za tych 11 lat, za tych 300 występów, życzymy przede wszystkim zdrowie. Dziękuję bardzo. Popławski 3-0. Artur Popławski.